To jest kura! Witajcie! Patrzcie, jak no cały dzień tak leje i leje. Nie ma jak wyjść, na chwilę wyszedłem, bo tam była taka przerwa, ale tak to cały dzień. No dobrze, bo mi tutaj warzywa rosną, nie wiem czy tam widzicie, tam mam czosnek, bób, trochę bobu, pora selera. Tam mam cebulę, marchewkę, a tam mam bazylię, pomidory i ogórki i też czosnek. Bo w ogóle jak się sadzi bazylię z pomidorami i z czosnkiem, to jest rewelacja, bo te trzy rośliny na siebie fantastycznie wpływają, tak że nie trzeba właściwie żadnych oprysków ani niczego robić, bo żaden robak do nich nie podejdzie, ani szkodnik, ani cuda różnego rodzaju, a z kolei ogórek z czosnkiem to samo, sztamę trzymają. No chciałem dzisiaj coś porobić, ponagrywać, ale no w takich warunkach trudno. Na pewno coś dogram po niedzieli. A ponieważ oglądam niedużo młodych ludzi, to coś wam powiem. Dostrzegajcie w ludziach to, co dobre. Dostrzegajcie w ludziach to, co dobre. Jaki tu spokój, la 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 la, nic się nie dzieje, la 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 la. Tak, wszystko mokre, pada cały czas, tam ktoś się na drzewie drze, ale nie wiem kto. Co robimy? W sumie kurczę, blade nawet nie ma jak robić, muszę sobie jakiś porządny, no to ładnie padało, widzę, że to nawet zalewało trochę. Muszę sobie jakiś porządny, słuchajcie, zrobić warsztat, bo o ile muszę się jeszcze nauczyć wiele, wiele rzeczy z mechaniki, o tyle powiem wam, że to mi się podoba. No i oczywiście jest to też jakiś sposób na to, żebym nie musiał jeździć do tych Niemców tam na roboty. Prawda? A tu zobaczcie. Znalazłem. Znowu tak to wygląda. Człowiek ma. Patrzy się na to, a mu do głowy nie przyjdzie. Przy czym ta, słuchajcie, jest, widzicie, jaki ładny napis. ZR25K. Jeszcze oryginalny, stary. A to jest właśnie ten, te przetłoczenie takie, nie wiem jak to się tam nazywa poprawnie, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało na zetorku. Trochę farbą od 60 maźnięte, ale chyba to w niczym nie przeszkadza. O, tu będę musiał jeszcze poprawić, słuchajcie, taki kątownik założyć do tego. No ale zaraz będzie to lepiej wyglądało, oczywiście. Będzie w całości. No nie mam, słuchajcie, powiem tak, bo ja bym chciał go po prostu w ogóle umyć. Wyszorować. Jakoś, żeby on wyglądał. A tutaj nie ma jak się tym zająć. Wiecie co, bo mnie cały czas nurtuje. Jedna rzecz jeszcze. Ale kurczę, tu nic nie widać. W tych zetorach, słuchajcie, ponieważ one przez lata były wszędzie, tak, tak, były wszędzie i nie ma się co tutaj po prostu zastanawiać, co one nie robiły, bo robiły wszędzie i wszystko. Trzeba opukać tej farby. To przez lata nabijano tu kilka numerów różnych i one są wszędzie. Tu nie będę zaglądał. Tu nie będę zaglądał na boki, bo powiem wam tak. Tu nabijano te numery, tu nabijano te numery z drugiej strony. Tu dodatkowo nabijano, albo tutaj. Tutaj też widziałem numery. Na tym rancie. No po prostu, a jeszcze na silniku tutaj takie, słuchajcie, byki były po prostu gdzieś takie wybijane. Tych numerów wszędzie, te numery wszędzie nabijano. Natomiast powiem wam, że prawidłowe numery
są zawsze w tym miejscu, właśnie na tym odcinku. Tu są zawsze te numery pierwsze. I tutaj widać jakieś cyferki, ale niestety ja nie widzę. I teraz tak, tutaj mamy cienki numerator, tu mamy gruby numerator. I teraz, co to są za numery? No właśnie, muszę to zobaczyć po prostu. Światło wezmę, bo tutaj tak to ciemno, że nic nie widać. Coś tam się błyszczy, coś tam się pokazuje, ale nie chcę to dokładnie się pokazać. No i co, słuchajcie, przydałoby się po prostu dzisiaj coś porobić. No, fajnie jest, bo na razie nie pada, ale jak długo, to tego nie mam pojęcia. Zdjąłbym go tutaj z tego pustaka i postawił go na własnych kołach. Aha, jeszcze to koło właśnie trzeba tam to zamontować. Ale tył mógłbym zdjąć i założyć mu właściwie już te te lagi tutaj. I tutaj tak samo te wieszaki do tego, coś tam bym znalazł, żebym miał to tutaj założone. I co, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. No tutaj zdejmę jednak to gniazdo od Ursusa, ponieważ powiem wam, że ono tu pasuje fantastycznie, sami wiecie jak. Tutaj zresztą jest drugie na tym fotelu, mniejsza z tym. Także zdejmę to gniazdo, bo ono tutaj w ogóle, no to jest Zetor, a nie Ursus, więc to jest to, o czym ja mówiłem wcześniej, nie będę się powtarzał. Zetor ma mieć zetorowskie części i żadne inne. Także to jest to, tylko żeby, patrzę tak na to niebo, takie trochę bardzo deszczowe i ani tu przy tym porobić, ani tu przy tym porobić. Bo co się przebiorę, zaraz zabiorę do roboty, to zacznie kapać. Zresztą tu widzicie wszystko mokre. No ale coś trzeba po prostu pomyśleć. Dobra, zobaczymy, do czego dzisiaj będzie można się zabrać, bo fajnie byłoby go, słuchajcie, umyć, bo tutaj jeszcze, powiedzmy, tutaj te zielone takie ma mchy jakieś, jak to z tych krzaków. Tam widać jeszcze na półosi farbę oryginalną, nie wiem czy to zobaczycie, bo trochę za ciemno jest. O, i trzeba by też dojść do tego, jak to po prostu psiknę tym do mycia silników, to ta farba się ożywi. I zaraz będzie wiadomo, co to było. O, tutaj też tą farbę widać. Tutaj to jest ta pierwsza farba. Tutaj taka kawa z mlekiem, coś w tym stylu. Jeszcze wam powiem, tutaj to jest po tej stronie, to jest ta blokada do tego mimo środu. Tu jest taka, o, to jest to. Tu jest taka tuleja, w którą wchodzi ten wałek. I ją się obraca w różne, ona jest mimo środowa. I jak się to obraca po prostu, to wtedy jest łatwo się kręci, ciężko się kręci i tak dalej. A to służy do kontrowania tej tulei mimo środowej. To w każdym razie jest to. Co jeszcze? Tu patrzę też. Fajny kolor zielony. Ja wam powiem, że mi się podoba zielony kolor. Aha, jeszcze tą. Tutaj tylko patrzyłem, tutaj potrzebny jest jeszcze jakiś taki bolec z tym wejściem, bo z tej strony przychodzi śruba. Tu się o tak to powinno założyć, przejść to i to powinno się ścisnąć. I wtedy będzie dobrze, ale nie mam właśnie tutaj tej śruby przy tym. Więc jakoś trzeba będzie to zamocować, ale nie bardzo mam pomysł. No jakoś to, nie wiem, zobaczymy. To takie coś, słuchajcie, z tym 60 trzeba też ruszyć, ale nie ma jak, bo kurczę, lady wszystko mokre. Zabezpieczyłem wał, zabezpieczyłem tuleje, wszystko jest tam wysmarowane smarem tuż przed tymi deszczami, także jest wszystko ok, tam się nic nie może stać. Ale jednakowoż, no patrzcie, tyle czasu i tak pada. A co u was słychać, bo nie wiem nawet, o czym mam nagrywać. Pojadę jeszcze na pole zrobić rekonesans. Przegląd pola, słuchajcie, zobaczcie. No gryka mi tutaj nie wyrosła, za to pięknie kwitnie. Zapach unosi się fantastyczny w powietrzu. A to za sprawą tego lasu sosnowego, sosnowo-brzozowego.
No i przy okazji, no patrzę, tu mokro jest. Dosyć. Tu jakieś coś rośnie, nie wiem co to ma być i skąd to się wzięło. No, z tej mąki, że tak powiem, chleba nie będzie. Za to już jest coś. Ja jestem naprawdę zadowolony, ponieważ coś tu się zaczyna dziać. Coś, na czym mi bardzo, bardzo zależało. A mianowicie, żeby zacząć tą ziemię uprawiać. No wyśmienity zapach, słuchajcie. Taki orzeźwiający. I to nie jest sprawa samych, słuchajcie, samego lasu jako takiego, ale to wszystko w połączeniu z tym deszczem, który tutaj pada, no po prostu robi się rewelacja. Tutaj chcę popatrzeć, słuchajcie, jeszcze w te, co tutaj się wydarzyło, bo to w zeszłym roku tu coś upadło, a konkretnie sosna, o tutaj się oderwa, no widzicie gałąź. A ponieważ wydaje mi się, że warunki są bardzo, bardzo sprzyjające do tego, aby zaczęły rosnąć grzyby, to też zobaczymy przy okazji, bo no ewidentnie w powietrzu piękny taki zapach świeżych grzybów właśnie czuć. I te ptaki, no po prostu niesamowicie. No ale przejdziemy się jeszcze tutaj kawałek. I zobaczmy, czy tutaj coś słychać. Na razie tylko ptaki. No ale zobaczymy. Jakoś grzybów tutaj nie widzę na razie. Tu na tym piachu to nie wiem, czy coś w ogóle, jakiś grzyb jest w stanie urosnąć. Ale mokro, słuchajcie, zobaczcie, jakie buty mokre. No w każdym razie przejdę jeszcze kawałek zobaczyć. Bo oprócz tego, że jak zauważyliście, że lubię łowić ryby, to też bardzo lubię chodzić na grzyby. Ale za daleko nie pójdę, no bo już czuję mokro w butach. Niestety. Ale grzybów jeszcze nie widać, natomiast piękny zapach właśnie takich świeżo wyrośniętych grzybów już się czuje w powietrzu, więc coś mi się zdaje, że lada dzień być powinny. Tutaj proszę ja Was, zobaczcie, jak pięknie wysiany pesz. To chyba pesza, bo ja nie wiem, albo ta trawa taka, ta dziwna, co tak w kępkach rośnie. Mniejsza z tym, tutaj gorczyca próbuje coś tego, tu ją, słuchajcie, ślady jeleni. Dosyć duże, o słuchajcie. Patrzcie, jakie wielkie. Ale to może być nawet dzik. Bo tutaj są takie dwa, ale nie jestem pewny, jak szpiczasto zaostrzone, to będzie dzik. Zobaczmy jeszcze kawałeczek dalej. Nie, tu jelenie łaziły. No niestety, tak to wygląda. Tak to wygląda. No ale co, tutaj niestety, tu jest absolutna pustynia. I mimo tego, że tutaj było wysiane dosyć dużo tej gorczycy, to ona nie wzeszła. Co jest dla mnie też taką wskazówką, żeby tutaj tą ziemię troszeczkę użyźnić. I mam nadzieję, że zdążę to zrobić. Ale w tym, w każdym razie tutaj ta gorczyca, która jest, ona musi zostać tutaj do zbiorów. Wiecie, jakie są tam warunki. I tego tematu się raczej nie przeskoczy. Także tu niestety musi tak zostać. No a po tym w lipcu, słuchajcie, to pójdzie to wszystko na przyoranie i po przyoraniu plan jest wysiać grykę. O, są grzyby. Tylko
nie o takie grzyby nam chodzi. Ale jak są takie, to może zaczną się pojawiać i te interesujące. Jak na razie cisza. No mniejsza z tym. W każdym razie wrzutka taka. Tam nie pojadę, powiem wam, bo tam jest tak mokro zalane, że tam mi na pewno nic nie wyszło. Ziarno się utopiło całkowicie. Więc nic z tego nie będzie. I będę musiał nająć koparkę, żeby te rowy oczyścić, bo spółka wodna to jest jedna wielka katastrofa. Ja jeszcze będę interweniował u sołtysa i niech to zrobi porządek, bo to jest po prostu, tak być nie może. Ja tutaj mam po prostu taki dołek, zlewnie dosłownie taką wszystkiego, co jest naokoło i zamiast tutaj najpierw poczyścić, to po prostu gdzieś tam ktoś sobie czyści po prostu, bo taki ma kaprys, w ogóle nijak nie związane to z tym, co jest ważne i co jest potrzebne. No, no ale to już zostawmy. O, zobaczcie, następne grzybki sobie rosną. Mrówy tutaj zasuwają ostro i z mrówami trzeba sobie poradzić niestety jakoś, bo o ile to jest bardzo pożyteczne stworzenie, to w przypadku rolnictwa ekologicznego to już jest poważny, możecie na mnie, nie wiem co tam wypisywać, ale jest to poważny szkodnik. Także po prostu niestety tak sprawa wygląda, ponieważ mrówki, tak jak widzieliście w moich doświadczeniach, opiekują się, dbają i hodują mrówki, mszyce. A mszyce to jest absolutny szkodnik, więc jeżeli się po prostu w ten sposób podejdzie do rolnictwa, do uprawy, no to widzicie, że nagle mrówki okazują się szkodnikiem i trzeba je po prostu przepędzić. Gdzieś one niech sobie gdzieś indziej budują swoje gniazda, mrowiska, ale nie tu w pobliżu i na uprawach ekologicznych. To tyle w każdym razie z krótkiego dzisiaj filmiku. Nie mogę się doczekać po prostu, kiedy znowu coś dla was nagram, a nie bardzo mam jak robić w tym przy 60 i w tej chwili przy zetorze, no bo pada dosyć mokro, jest, widzieliście, wysiadłem tylko z samochodu, po tym mokre, ale o ile przy zetorze coś tam mógłbym pogrzebać jeszcze, no to odkręcanie koła już nie jest pod dachem i niestety to jest takie bardzo uciążliwe. Poza tym chciałbym też umyć tego zetora, przygotować go do sprzedaży. No ale też w tym momencie no nie bardzo jest jak. Zobaczymy, popróbuję coś, może wyrwę po prostu parę godzin z dnia, może chociaż godzinę i coś się uda dograć w temacie zetora. Ursus musi na razie poczekać, bo jest zbyt mokro po prostu i tam wszystko się robi na wierzchu, w każdej chwili po prostu może nas złapać woda. No i to byłoby zupełnie bez sensu, żebyśmy po prostu pojedynczo tłok wkładali, a potem przy następnym po prostu musieli się chować już przed deszczem i chronić ciągnik przed tamten silnik, po prostu żeby tam woda się nie dostała. Chociaż tak jak mówiłem, zabezpieczyłem to smarem i tu leje i wał. Także to nie powinno być w tej chwili żadnego problemu, jednakowoż praca w deszczu, no to średnia przyjemność. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!